Byłam ostatnio w naszym liceum. Rozmawiałam z uczniami i pytałam ich o plany pomaturalne. Pytałam też o zainteresowania, o marzenia i wiesz co, oni w ogóle nie chcieli o tym rozmawiać. Jedyne, co chcieli ode mnie usłyszeć, to gotową receptę na sukces. Jaki kierunek studiów wybrać, ile godzin poświęcić na naukę po to, by ostatecznie dostać dobrą pracę. Też nic im taka recepta dzisiaj nie da. Jeżeli potem sami nie będą myśleć, rozwijać się. Właśnie dlatego zapytałam ich, czy zastanawiali się nad wyborem uczelni z czołówki światowej. No i? Od razu padło, że nie, bo są za słabi, bo za drogo, za daleko, nie znają języka. Tysiące wymówek, żeby tylko pozostać w swojej strefie komfortu. Powiedzcie mi, jak to jest, że jedni z góry wiedzą, że się nie da. Nie próbowali, ale wiedzą, że tak już jest. Jeszcze moje ulubione. Co ja mogę zrobić? A potem przychodzą inni i w tym samym miejscu widzą możliwości. Zaczynają działać i jak osiągają sukces, to tamci się dziwią, jak im się to udało. Udało, jasne. Te osoby przecież pokazują, że przejęcie kontroli nad swoim myśleniem, nad nastawieniem jest możliwe i stanowi furtkę do nieograniczonych możliwości. Brzmi świetnie, ale jak to zrobić? Artur Ashe, wybitny tenisista, pedagog i filantrop, powiedział tak, aby osiągnąć wielkość, zacznij tam, gdzie jesteś. Użyj tego, co masz, zrób to, co możesz. I właśnie te słowa pomogły nam odkryć, w jaki sposób zabrać się za realizację swoich marzeń. 2 lata temu, dzięki programowi Top 500 Innovators, wyjechałyśmy do Doliny Krzemowej, studiowaliśmy na Uniwersytecie Stanforda. Uczyłyśmy się o strategiach, o innowacjach, o współpracy nauki z biznesem. Ale nie chcemy wam dzisiaj opowiadać o tym, jaki piękny jest stanfordzki kampus, jakie inspirujące wykłady i zadania domowe. O tym, że tam uczą studentów kreatywności, budowania zespołu, podejmowania ryzyka. Ani nie o tym, jak zrobić w Polsce Dolinę Krzemową. Spisałyśmy nasze marzenia. Chciałyśmy, aby nasza praca ze studentami była twórcza, praktyczna. Marzyły nam się międzyuczelniane kursy kreatywności. Przestrzeń do współpracy i prototypowania. Ale bałyśmy się, że w Polsce to podejście, taka energia, takie metody działania mogą się spotkać z pewną nieufnością. U nas nie słyszymy na dzień dobry, hi, how are you, thank you, I'm fine. Tylko raczej, no cześć, co tam? Nic, stara bieda. Na początku obawiałyśmy się, że to podejście kalifornijskie może w Polsce spotkać się z nieufnością. Ale jednak stwierdziłyśmy, że no, chyba się da i warto spróbować. W każdym razie zaczęłyśmy szukać tego, jak możemy się przydać. I co się okazało? Że dotrzeć do osób, które widzą możliwości, które chcą się rozwijać, jest naprawdę łatwo. Kiedy jedni narzekają na brak pracy i perspektyw, inni chodzą na warsztaty, rozkręcają własny biznes, poznają nowych ludzi, angażują się społecznie. Kilka lat temu zaangażowałam się w akcję Szlachetna Paczka jako wolontariusz. Byłam pod ogromnym wrażeniem, jak inicjatywa, którą zapoczątkowało kilku studentów i ksiądz, przerodziła się w wielką, ogólnopolską akcję. No i gdy wróciłam ze Stanfordu, pomyślałam, że skoro oni mogą połączyć Polaków, zjednoczyć ich do działania, to może warto spróbować? A w ogóle czasami potrzeba takiego impulsu, takiego jak nie my, to kto? Jak nie teraz, to kiedy? I łącząc te inspiracje ze Stanford, z obserwacjami, doświadczeniami tego, co mamy w Polsce, doszłyśmy do tego, że każdy z nas potrzebuje czasami takiego myślowego resetu. I tak jak na komputer, który się zawiesił, działają jedynie magiczne 3 klawisze, Ctrl+Alt+Del, tak i my możemy użyć tych klawiszy, aby zresetować się do działania. Po pierwsze Ctrl, to znaczy zacznij tam, gdzie jesteś i przejmij kontrolę nad swoim myśleniem. Zastanów się najpierw, gdzie i dlaczego jesteś. Jakie wydarzenia, decyzje doprowadziły cię do tego miejsca? Jakie są twoje marzenia? Jakie cele? Pamiętaj, że to ty interpretujesz zdarzenia i to ty decydujesz, co zrobić dalej. Pamiętam, że dla nas momentem kontroli było pewne sierpniowe popołudnie. Usiadłyśmy przy herbatce w ogrodzie. Byłyśmy świeżo po doświadczeniach programu Top 500. W momencie, kiedy jeszcze pełne inspiracji, pomysłów chciałyśmy działać. Pamiętasz, od czego zaczęłyśmy? Opowiedziałyśmy sobie o tym, co nas najbardziej urzekło na Stanford. Ta radość z twórczej pracy, to otwierająca oczy współpraca w interdyscyplinarnym zespole, kiedy inżynier z humanistą budują na swoich pomysłach i to poczucie, że pracujemy na realnych problemach, że możemy iść dalej, możemy coś zmienić wokół siebie. I wtedy ogłoszono TEDx Cracow Award.
zadzwoniłam do Mirki, słuchaj, bo jest taki konkurs na pomysł. Jedyny problem jest taki, że do dzisiaj wieczorem są zgłoszenia. No i co? No, zacznij tam, gdzie jesteś, tak? Niewiele myśląc, naspałyśmy nasz pomysł Creative Cracow. Szybko naszkicowałyśmy jego koncepcję, utworzyłyśmy bloga i wysłałyśmy zgłoszenie. Druga rzecz to alt. Użyj tego, co masz, ale spójrz inaczej. Bo innowacja to niekoniecznie jest wynalazek, nowość na skalę światową. Czasami, często, to jest użycie tego, co się ma, tylko w lepszy sposób, jakieś usprawnienie działania. Dokładnie. Czy studenci na Stanford są lepsi od tych w Polsce? Jak wam się wydaje? Z naszych obserwacji też wynika to samo, co mówicie, czyli że nie. Tam po prostu uczy się ich inaczej. Chociaż nie wszystko jesteśmy w stanie u nas wprowadzić, to tak naprawdę możemy zmienić chociaż swoje nastawienie i metody nauczania. Pamiętam, jak pierwszy raz przyniosłam na zajęcia folię elektrostatyczne i przykleiłam je na ścianie. Studenci musieli odejść od komputerów i pracując w zespołach rozwiązywać zadania pisząc po tych ścianach. Co? Zaczęli bardziej zastanawiać się nad tym, co robią. Jakoś bardziej tak angażować w zajęcia, chociaż nie dla wszystkich to było łatwe. U mnie było podobnie. Studenci poznawali statystykę na zdefiniowanych przez siebie projektach, pracując zespołowo. Gdy wchodzili na pierwsze zajęcia, zobaczyli stoliki do pracy grupowej zamiast rzędów ławek. Stwierdzili, że coś jest chyba nie tak. Zastanawiali się, czy w ogóle wejść, czy nie wejść. Ale w końcu tak się przyzwyczaili do tej pracy, że kiedy w połowie semestru zrobiłam eksperyment, nie przestawiłam im tych ławek, to natychmiast zrobili to sami. A kreatywne ściany? Wyszłyśmy na korytarze i wywiesiłyśmy folię podpisane narysuj coś, stwórz coś. Co byś zrobił, gdybyś się nie bał? I po paru dniach na ścianach były rysunki, były wyznania miłości, były dowody twierdzeń. Pamiętam, że ktoś napisał, że pojedzie do Szkocji paść owce. I pewnie do tej pory różne pomysły by się pojawiały, gdyby nie to, że ktoś po prostu się nie bał i zabrał pisak. Ale tak naprawdę te nasze kalifornijskie inspiracje najlepiej możemy rozwijać na przedmiocie warsztaty kreatywności, który prowadzimy od 2 lat na AGH. Te zajęcia są inne pod wieloma względami. Kwestionujemy na nich założenia, wyszukujemy możliwości w problemach, budujemy z klocków, idziemy do parku czy do wytwórni. Studenci w ramach zadań domowych muszą z kimś porozmawiać albo zorganizować akcję społeczną, ale nie muszą martwić się poprawną odpowiedzią, bo to oni są kluczem do rozwiązywania zadań. Pamiętam, że po pierwszych zajęciach studenci mieli zaprojektować mobilne tablice. Mieli do dyspozycji budżet maksymalnie 20 zł. Nic więcej. I na początku w ogóle to zadanie spotkało się z takim zdziwieniem. Jakie tablice? W ogóle o co chodzi? Co my mamy z tym zrobić? Ja im powiedziałam, że ja tego nie wiem. To, jak zinterpretujecie to zadanie, to zależy od was. Nie wiem, jak one będą wyglądały. I w efekcie, faktycznie, każda grupa zrozumiała zadanie inaczej, zrobiła na swój sposób wyjątkowo i naprawdę fantastycznie. I wreszcie mamy delete. Zrób to, co możesz. I usuń ograniczenia. Strach jest naturalny. Ale nie może cię powstrzymać. Prototypuj. Ucz się po drodze i nie bój się, że coś nie wyjdzie. Pamiętam, że na TEDx Cracow Award dostałyśmy się do finału. Wzięłyśmy udział w 3-dniowych warsztatach, dopracowałyśmy pomysł, ale ostatecznie nie wygrałyśmy. I właśnie wtedy stwierdziłyśmy, że to jest świetny moment, aby powiedzieć na głos, it's okay to fail. Postanowiłyśmy zorganizować imprezę. Zaraziłyśmy ideą Creative Cracow znajomych, utworzyłyśmy zespół i razem zorganizowaliśmy kreatywne śniadanie. Słuchajcie, to miała być jednorazowa akcja, a przerodziła się w cykliczne spotkania, mini warsztaty kreatywności przy porannej kawie. Teraz, jak wyglądał nasz ubiegły rok? Na jednym ze śniadań poznaliśmy organizację Makerspace Kraków. Na spotkaniu Makerspace poznaliśmy warsztat innowacji społecznych. Wkrótce współpracowaliśmy już z jednymi i drugimi w interdyscyplinarnych projektach ukierunkowanych na problemy społeczne. To dało mi doświadczenia, o których mogłam opowiedzieć na Kongresie Obywatelskim. Dzisiaj jesteśmy tutaj. Gdzie będziemy jutro? Trudno powiedzieć. To wszystko nie było zaplanowane tak naprawdę. Ale też kiedy robimy rzeczy nowe, prototypujemy, bardzo często zdarza się, że błądzimy. Myśmy wielokrotnie chcieli zawiesić działalność Creative Cracow. Jednak właśnie w takich chwilach, co było niesamowitym zaskoczeniem, zawsze pojawiał się ktoś, kogo zainspirowało nasze działanie. Proponował nam współpracę. Rzucał nam wyzwanie, które myśmy chętnie podejmowali. Ponieważ jak już raz zaczniemy działać, to nie da się tak po prostu skończyć. A poza tym wiemy, że jeżeli nie będziemy budować swoich marzeń, to ktoś inny
zatrudni nas do budowania jego. Przekonałyśmy się też, że Ctrl+Alt+Delete bywa niebezpieczne. Ale w tym sensie, co niebezpieczne jest wychodzenie ze swojej strefy komfortu. No bo Ctrl nie pozwala już używać dawnych wymówek. Alt uwrażliwia na otaczające możliwości, a Delete wręcz zmusza do działania. I teraz zapraszamy was do zabawy. Słuchajcie, dostaliście przed chwilą czerwone i zielone kartki, tak? Każdy je ma, prawda? Weźcie teraz zieloną kartkę do ręki i zapiszcie na niej, długopis też się przyda, jak wyobrażacie sobie najlepszą restaurację. Tak bardzo, bardzo krótko, hasłowo, typu kwiaty na parapecie, muzyka jazzowa. Możecie pracować w parach. Zachęcamy do tego, aby pracować w parach. Trzeba szybciutko wygenerować pomysły, zapisywać hasłowo najlepsza restauracja. Ale równolegle na czerwonej kartce... Jeszcze chwila. Równolegle na czerwonej kartce proszę zapiszcie najgorsze cechy restauracji, do której nigdy byście się nie wybrali. Słuchajcie, najlepsza, najgorsza. Na to ćwiczenie macie dokładnie jedną minutę. Czas start. Obydwie kartki. Piszemy. Nie, pisz. Powoli. 10 sekund. Koniec. Okej. Okay. Odkładamy długopisy. Słuchajcie, teraz zaznaczcie na każdej z tych kartek, mam nadzieję, że zapisaliście całe, po 2-3 cechy, które uważacie za absolutnie najgorsze bądź absolutnie najlepsze. Czyli na zielonej zaznaczacie te najlepsze cechy, 2-3. I absolutnie najgorsze na czerwonej. Okej? Okay? Chwila czasu. Dobra, już? Macie już zaznaczone, tak? To teraz czas, aby podzielić się z nami tym, co udało się wam wytworzyć. Chcemy zobaczyć te wasze pomysły. Słuchajcie, weźcie te zielone kartki, zróbcie to, co robi Weronika i dorzućcie do nas na scenę. Weź sobie jakoś. Super. Super. Prawie wszystkie dolatują. Słuchaj, ja mam świetną, jak w domu, biały obrus, krzesło, mały pokój, ale dużo gości. Jak w domu, na przyjęciu. Słuchaj, a ja mam z kolei na kółkach i na drzewie. Myślisz o tym, co ja? No. Ups. Okrutny świat. Ojej. To nie koniec. Weźcie od pary obok czerwone kartki. Ale zobaczcie, jakie tam są cechy. I teraz z tych dwóch, trzech cech na czerwonej kartce zróbcie prawdziwy hit. Niech to będzie najlepsza, najbardziej czadowa restauracja świata, w której byście po prostu cały czas chcieli siedzieć. Zaszkicujcie wizję. Zastanówcie się może, dla kogo będzie taka restauracja, tak żeby te dwie, trzy wady zamienić w zalety. To uwaga, jest trochę trudniejsze. Dlatego tym razem macie 1,5 minuty na zadanie. Czas start. Thank you.
sekund, albo i mniej. Koniec czasu. Jak wam poszło? Łatwo było? Trudno? A może ktoś chciałby podzielić się tutaj na forum swoim pomysłem? Zapraszamy na scenę. Śmiało, śmiało. Zapraszamy. Ja wiedzę, bo tak kolorowo. Jest mikrofon. Proszę, powiedz nam, co miałaś i coście z tego zrobili. Ja miałam McDonalda, dlatego podałam dalej. Ale dostałam bardzo fajną kartkę. Najgorsza restauracja na świecie. Duszno, brzydko, odpychająco. Wstawić kwiaty, otworzyć okna, ubrać wnętrze z sercem. Narysowałam wielkie serce. Zrobić porządek. Przytulne miejsca dla zakochanych. Ciepłe. Ogrzejmy go razem. Brawo. Brawo. Proszę państwa, biznesplan w półtorej minuty. W nagrodę otrzymujesz zestaw młodego restauratora. Na dobry początek. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, pewnie kiedyś się przekonaliście, może teraz w trakcie tego ćwiczenia, że gdy coś pójdzie nie tak, zamiana wad w zalety wcale nie jest łatwym zadaniem. Ale jeżeli już odzyskacie kontrolę, spojrzycie inaczej, to działanie jest już właściwie zabawą. A najlepsze jest to, że ten Ctrl+Alt+Del może wejść w nawyk. I to po prostu pomaga w tych ciężkich chwilach, ale też w tych, w których sięgacie po swoje marzenia i zaczynacie nimi żyć. Dziękujemy. Dziękujemy.